Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy czwarty dzień naszej wycieczki. Zaczął się on od tego, że spaliśmy 2 godziny w samochodzie, także jedziemy dalej w tej chwili. Wybieramy się do miejscowości Borgarfjörður-Eystra. I powiem wam tak, że droga to jest po prostu koszmar. Najgorsza droga chyba do miejscowości, do miasta, tam w ogóle nie było drogi, od tego zaczniemy asfalt. Same serpentyny, bardzo ciężka droga. Miasto położone jest bardzo daleko, także my właśnie jedziemy i zastanawiamy się, kto tam mieszka. To jest po prostu naprawdę tam, gdzie psy szczekają. Nieważne. Pszczoły po paliwo lądują na dachach i asfalt zwinęli na zimę. No i zima jest, ponieważ w nocy było minus 3 stopnie. No, ale my jedziemy, żeby coś fajnego zobaczyć. Oglądajcie dalej, to może i wy zobaczycie. Wszystko się okaże w praniu. Po prostu, czy pewne ptactwo będzie akurat tam, gdzie ma być, czy po prostu znowu nic nie zobaczymy. Port. I tam na górce siedzą maskonury, czyli pafiny, czyli lundi. I to był cel naszej podróży, żeby je zobaczyć. Tam właśnie na górce. Powiem wam, że teraz już troszeczkę cieplej jest, ale po prostu zmarzłam niesamowicie. Jestem w ogóle pod wrażeniem tej miejscowości bardzo, ponieważ jest tak oddalona o 70 km bardzo brzydką drogą przez góry, drogą, na którą w tej chwili robią asfalt, czyli jest to chyba ostatnia miejscowość zamieszkała na Islandii, gdzie nie było asfaltu. Droga 94, która słynęła z tego, że była najgorszą drogą, już w ogóle naprawdę najniebezpieczniejszą, najgorszą, najtragiczniejszą drogą na Islandii. I zawsze się zastanawiałam, gdzie ta droga jest, a ona właśnie tu jest, a przede mną stoją przepiękne maskonury na górze. Musicie to koniecznie zobaczyć, mam nadzieję, że będzie widać. Siedzą, mają pomarańczowe nóżki i białe brzuszki, biało-czarne skrzydełka. O, leci, 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 o, zobaczcie, leci, leci, leci. Poleciał. I to właśnie są maskonury. Idziemy zobaczyć je z bliska. Są dosłownie, jest kilka miejsc na Islandii. Dwa bodajże, o których ja wiem, gdzie można je zobaczyć. Tu leci mewa. O, i maskonur. A, poleciał. No, dwa miejsca, a to jest jedno, gdzie właśnie są na bank. Bo inaczej trzeba ich szukać, a tu jest tak, zobaczcie, dostępne. One tu siedzą na tej górze, no niesamowite. Słuchajcie, to jest niesamowite, co to są za ptaszki.
Także mam nadzieję, że wam dzisiaj się spodoba ten filmik, bo ja już jestem, aż się obudziłam i już po prostu mam uśmiech na twarzy. Już nawet mi nie jest zimno, bo się ugrzałam. Jest cudownie. O, i moje ulubione kwiatki. Mówię na nie buteleczki, bo mają takie fajne buteleczkowe spody. A ja muszę wejść po schodach. Lundy tutaj widzicie na zdjęciach, też widzicie na żywo w tej chwili, także jedyna okazja w swoim rodzaju, to jest jedyne miejsce na Islandii, gdzie można je tak podziwiać. I jak widzicie, ich populacja to jest 2 do 3 miliony par. Tutaj może być 10 do 15 tysięcy, a jaja składają od 1 maja do 15 sierpnia jest wylęk. Także one w tej chwili są w tych miesiącach wylęgu. Nie no, one są niesamowite, one są tak piękne. Cudowne są te ptaki, ale są niebezpieczne, są wredne, także trzeba też uważać, że pomimo, że pięknie wyglądają i są takie cudowne, to mogą zaatakować.
domek, w którym można oglądać się z ukrycia, żeby się nie stresować. Bardzo ładnie przygotowane miejsce, czysto. I jak widzicie, tu można bezpośrednio je obserwować. O. Nie ma co, po prostu miejsce jest niesamowite. One są na dachu i słuchać tylko jak łapami puch, 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 puch. Wiesz, albo się ślizgają, albo coś, mają zabawę z tego. O. Tupią. Nie ma co, przyznacie, zaskoczyłam was. Wspaniałe miejsce. Pachnie w ogóle tutaj rybą. Czuć normalnie klimat fabryki rybnej. Niesamowite miejsce. Niesamowite. Jestem pod wrażeniem. Jest godzina 6:50 rano w ogóle. Od tego zacznijmy, że jesteśmy tu pierwsi. Gdzieś. Pięknie. Borgarfjordur Eystra. Zobaczcie, jakie to jest małe miasteczko rybackie, typowo rybackie. Tutaj są właśnie buciki, czyli stateczki, na których, którymi oni łowią rybę, dostarczają bezpośrednio do fabryki świeżą rybę. Przetwórstwo rybne jest tutaj numer jeden. Nasze lundy, maskonury, pafiny na górce, magiczna górka. Właścicielami są ptaszki, a my jedziemy zobaczyć, jak wygląda Borgarfjordur Eystra. Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy czwarty dzień naszej podróży i zaczął się on tak, że spaliśmy w samochodzie 2 godziny. Teraz jedziemy do miejscowości Borgarfjordur. Nie, ja? Borgarfjord. Cześć, witajcie. A teraz tu w ogóle nic nie jadę. Muszę się schować przed cieniem. Nie ma co, po prostu jest. No nagrywam. Mów, że ciszej trzeba być. Quiet and slow. No wiem.